Radomianie przegrali na wyjeździe z SPR-em Tarnów 21-32 i są na ostatnim miejscu w tabeli grupy C. Wiedzieliśmy, że jedziemy do Tarnowa, trudny teren, bardzo dobry zespół. W ostatnim tygodniu wzmocnili się reprezentantem Polski, Chodarą Michałem, także naprawdę wyglądali niesamowicie. My troszkę osłabieni, bez Piotra Rojka i Łukasza Stanika, praktycznie bez możliwości zmian na środku obrony. Dla młodych graczy, których wielu występuje w uniwersytecie, mecze z mocnymi rywalami są bezcenną lekcją szczypiorniaka. No na pewno dużo doświadczenia się łapie od takich zawodników. Wiadomo, to patrzy się na nich, ciężki przeciwnik. Ciężko się przebić, no ale trzeba jakoś tam sobie poradzić z nimi, walczyć z nimi, dać siebie wszystko. W sobotę radomianie zmierzą się z kolejnym kandydatem do awansu, czyli AZS-em AWF-em Biała Podlaska. Biała Podlaska przed sezonem też poczyniła wzmocnienia i jest na pewno dobrym zespołem, pretendentem do awansu do Superligi. No cóż, trafiliśmy akurat na początek Tarnów, który zajął pierwsze miejsce w ostatnim sezonie, no i Białą, która była na drugim miejscu. Początek jest dla Radomian trudny, ale to nie oznacza, że tracą wiarę w sukces. Liczymy bardziej w środek tabeli, zobaczymy, jak to się potoczy. No mamy duże nadzieje, mamy aspiracje, żeby grać o te wyższe właśnie cele. Nie wiadomo, czy Uniwersytet zagra w sobotę w optymalnym składzie. Łukasz wrócił, jest dzisiaj na zajęciach, także po tym zapaleniu skrzeli nie ma śladu. Co do Piotka będę trochę sceptyczny, bo nie wiem, czy jest sens, żeby za wcześnie wszedł w trening. Mamy rywali, z którymi naprawdę możemy powalczyć w tej lidze i takim rywalem będzie za dwa tygodnie Radzymin. Wydaje mi się, że Piotrek jeszcze tydzień odpocznie, delikatny jakiś truchcik, wchodzenie w trening, dodatkowo jeszcze rehabilitacja i poczekamy na Radzymin z Piotrkiem. Spotkanie Uniwersytet AZS AWF rozpocznie się w sobotę o godzinie 18:00. Mecz odbędzie się w hali przy ulicy Chrobrego.